Witam Was, ja nazywam się Dawid Muszyński, ten program to For Fun na ekranie, a dzisiaj jak widzicie jesteśmy na gorącej premierze filmu Babies. Za mną aktorzy, przede mną tłumy, no to idziemy rozmawiać. Wielki powrót, od czasu celulitu duża przerwa. Były jakieś zawahania, czy wracamy z nowym projektem kinowym, czy było po prostu wyczekiwanie, kiedy w końcu będzie pomysł i ludzie, z którymi będę mógł to zrobić? Nie, pomysłów to ja miałem dużo. Tak się po prostu czasami życie układa, że nie można czegoś zrobić, chociażby się chciało. I pozafilmowe wydarzenia zdecydowały, że miałem przerwę, która się nagle okazała, że trwa 11 lat, chociaż tego nie zakładałem. W międzyczasie napisałem dwie powieści, reżyserowałem sztuki w teatrze, więc coś tam zawodowo robiłem. Ale niepewność była raczej w momencie, w którym wchodziłem na plan filmowy. Znaczy, bo to zawsze jest takie pytanie, jak sobie poradzisz, nazwijmy to, po długiej kontuzji, tak? Czy jesteś w formie, czy nie? I kiedy się okazało, że mam dobrą zwrotną i dobrze się dogadujemy z ekipą i że oni mi ufają, to się przestałem denerwować. Zająłem się po prostu robieniem filmu. Pan Andrzej nam tutaj zdradził, że przystępując do tego projektu, pan już był pewniakiem. Wiedział, że pan ma zagrać tutaj jednego z głównych bohaterów i tylko partnerka była w castingu poszukiwana. No, my się w ogóle z Andrzejem Zaramanowiczem przyjaźnimy od wielu, naprawdę bardzo wielu lat. Może tego po nas nie widać, ale my jesteśmy mężczyznami wiekowymi, a co nas połączyło? No, połączyła nas słabość do tych samych trunków przede wszystkim. Mieliśmy takie wielokrotnie już plany, żeby wspólnie zrobić film. Szczerze powiedziawszy, ja przestałem już trochę w to wierzyć, aż tu nagle Andrzej Staramonowicz do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, mam scenariusz z rolą dla ciebie. No bardzo to było nobilitujące, żeby comeback Andrzeja Staramonowicza po no ładnych parunastu chyba latach. 11 latach nierobienia filmów, takiego filmowego lenistwa, odbył się z moim udziałem. No bardzo się cieszę. Panie Grzegorzu, czy faktycznie zarządzanie rodziną po drugim dziecku to jest jak zarządzanie masą upadłościową? Ja mam dwójkę dzieci już dorosłych, także nie mam poczucia, żebym zarządzał masą upadłościową. Natomiast sytuacja bohaterów filmowych jest zgoła odmienna. Oni się po prostu tego drugiego dziecka nie spodziewali. Wydawało im się, że już są na prostej drodze do emerytury i spokojnego życia, a tymczasem zaliczają klasyczną wpadkę i idą do łóżka na imprezie u swoich znajomych i 9 miesięcy później pojawia się niespodzianka, która wywraca ich życie do góry nogami i rzeczywiście muszą zarządzać masą upadłościową, no na nowo nazwać siebie, na nowo zweryfikować swoje uczucia. To jest jakby punkt wyjściowy do komedii Andrzeja Staramonowicza Babies i zaczynają się jaja, no. Babies trochę odzierają ten właśnie wielki sen o rodzicielstwie, pokazując, że to nie jest tak różowo i że niekiedy człowiek faktycznie ma taką ochotę trzasnąć drzwiami i powiedzieć: bawcie się sami, ja muszę na chwilę wyjść. To jest jakiś temat tabu, że generalnie jak się przyznajesz do tego, że czasami bywa ciężko, no to nie wiem, jesteś złym rodzicem albo coś z tobą jest nie tak. Ja mam bardzo dużą na to niezgodę. Uważam, że musimy o tym mówić, bo też inni rodzice wtedy czują takie wsparcie, ogromne siłę i myślą sobie: okej, czyli ze mną jest wszystko normalnie. Ja też mam takie czasami chwile, że mówię: zostań z nimi, bo ja mam żeś poddychać. I dobrze, że jest ten czuły partner, który widzi też i który jest przede wszystkim. To w tym filmie chyba go zabrakło, bo mam wrażenie, że w pewnych momentach to między wami jest taki ping-pong, kto ma gorzej. Ewentualnie kto robi więcej, a kto się leni. No tak, tu jest taka wojna o tę swoją przestrzeń. Generalnie trochę jest tak, że ta większość obowiązków spada w naszym filmie na Adę. No i siłą rzeczy wydaje mi się, że wciąż jeszcze w naszym kraju jest tak, że większość tych domowych obowiązków i związanych z wychowywaniem dzieci jest scedowana na kobietę, bo tak, bo ale, jest kobietą. Ale mąż załadował zmywarkę, no dajmy mu trochę. Na szczęście ja widzę naprawdę w panach teraz bardzo dużą zmianę i chciałabym powiedzieć w młodym pokoleniu, ale nie, bo czasami też widzę wielu mężczyzn, którzy są obecni, są świadomymi rodzicami, chcą i są naprawdę partnerami i to jest wspaniałe i bardzo budujące. Komedia, w której każdemu, mam wrażenie, dostaje się porówno, bo pomimo tego, że jest to historia o, tak jak już powiedzieliśmy, rodzicach, którzy znowu muszą przechodzić przez etap pieluch, a dawno już to mają za sobą, bo mają bodajże nastoletnią córkę w domu, dostaje się tak, że
pokoleń Solidarności, komunistom, milenialsom, Generacji Z i pewnie jeszcze wielu grupom, o których teraz zapominam. Tak, no i prawicy, lewicy, tam jest walka społeczna, walka międzypokoleniowa. No to jest taka, powiedziałbym, z jednej strony historia o miłości, a z drugiej to jest taka Polska w pigułce. To jest historia dwójki bohaterów, którzy trochę zagubili się w Polsce. Czytając scenariusz, czy było cokolwiek w tym bohaterze, gdzie pan powiedział: Andrzej, słuchaj, wiesz co, tu przeginamy. Ja bym to zagrał trochę inaczej, ja bym na jego miejscu zrobił trochę inaczej, może byśmy się zastanowili. Tam nie było ani razu takiego momentu, żebym uważał, że przeginamy. Ja uważam, że moglibyśmy przegiąć jeszcze bardziej, ale mam nadzieję, że zrobimy z Andrzejem nie jeden jeszcze film, w którym przegniemy już tak po bandzie, że wszyscy się na nas obrażą. Aczkolwiek po tym filmie myślę, że jednak widzowie będą bardzo zadowoleni. To jednak jest bardzo czuła, mądra, chociaż dojmująca momentami komedia. Czy nie było moją intencją, żeby dowalać, tak? Bo to byłby taki zamysł kabaretowy. Ja chciałem zrobić film o dwojgu ludziach, ich problemach związanych z rodzicielstwem, to znaczy z tym, że jest to z jednej strony wspaniała rzecz, ale z drugiej no, wiemy dokładnie, że okupiona też ogromną ceną, ceną, którą się płaci z własnego życia, bo trzeba z czegoś zrezygnować, żeby być dobrym rodzicem, z części siebie, a jednocześnie chciałem, żeby oni nie byli wypreparowani w jakimś świecie, żeby to było, żeby widz, który to zechce obejrzeć, zobaczył nie tylko siebie w bohaterach, ale i siebie w świecie bohaterów, żeby ten świat bohaterów był prawdziwy, autentyczny. Rozmawiałem z Martą, słyszałem, że ona przyjęła tę rolę dlatego, że przełamuje pewien jej stereotyp w kinie. I zastanawiam się, czy jak dobieraliście aktorki, to też mieliście to na uwadze, czy to wyszło tak przypadkiem? Był casting takiej wyselekcjonowanej grupy aktorek, czyli nieprzypadkowej, które ja osobiście poprosiłem o to, żeby zechciały wziąć udział w castingu. Wiedziałem, że główną rolę męską zagra Grzegorz Małecki. I z nim wszystkie te panie miały bardzo rozbudowane sceny, bo to nie był taki króciutki cast, trwał kilka dni. Marta zagrała z nich najlepiej. I jej sposób gry, i pewna wiarygodność, którą osiągnęła, i taka jej uroda, która była mi potrzebna do tego typu filmu, bo akurat ona idealnie wypełniała tą moją przestrzeń wyobraźni, jaką chciałem, żeby ta bohaterka była. I wreszcie najlepiej chyba grała z Grześkiem. Tam powstała taka ludzka chemia między nimi. Tam powstało tarcie, zwykłe tarcie, które po prostu czuć na ekranie, że czasami pomiędzy tymi małżonkami aż iskrzy od emocji. I zależało mi na tym, żeby to nie były takie po prostu płaskie komediowe postaci, tylko żeby to był film o pewnym charakterze psychologicznym z dużą domieszką tego, co nazywamy komedią, czy z elementem humorystycznym. Mam nadzieję, że się udało. Per saldo jest to film o głębokich uczuciach i o kochającej się rodzinie, która owszem ma problemy, ale jednak szalenie się kocha. No to jest właśnie taka rodzina bliżej ciału koszula niż to, co oglądamy w innych produkcjach, bo oni faktycznie czasami potrafią sobie nawrzucać jedno drugiemu. Nie uładzamy żadnych kłótni, kłócimy się rzeczywiście ostro i po bandzie, ale myślę, że nie czarujmy się. Wielu z nas tak właśnie na ostro i po bandzie się ze sobą kłóci, mimo że żywi do siebie szczere i prawdziwe uczucia. Czyli powiedzmy to krótko, prawda czasu, prawda ekranu, babies.